czwarty dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czasie poprzedniej konferencji pochylaliśmy się nad darem mądrości, dziś nad darem rozumu. Papież Benedykt XVI naucza krótko: dar rozumu potrzebny jest, abyśmy mogli dogłębnie zrozumieć Słowo Boże i prawdę wiary. Jeszcze raz powtórzę. Papież Benedykt XVI naucza krótko: dar rozumu potrzebny jest, abyśmy mogli dogłębnie zrozumieć Słowo Boże i prawdę wiary. Rozum jest darem Ducha Świętego. Ksiądz Blachnicki mówił, że rozum to jest taki dar Ducha Świętego, który trzeba mieć, a nie można udawać, że się go ma. Z jednej strony to jest takie proste i oczywiste, że w życiu trzeba się kierować rozumem, tak jak mówił papież Benedykt, by rozumieć Słowo Boże, prawdy wiary i według nich żyć. A równocześnie, jakie to jest trudne, ileż razy człowiek denerwuje się sam na siebie, gdy zrobił coś bez rozumu i sam siebie strofuje. Gdzie ja wtedy rozum miałem? Czasem starsi ludzie z żalem wzdychają i marzą. Chcieliby mieć rozum człowieka starego, a siły, zdrowie, jak w młodości. Niestety, nie zawsze rozum idzie w parze z wiekiem. Rozumem kierujemy się, powinniśmy się kierować we wszystkich, także zwyczajnych sytuacjach życiowych. Jeżeli chcę suszyć pranie na dworze, a od rana leje deszcz, to nie mogę wieczorem denerwować się, że pranie nie wyschło. Rozum mi mówi, że na deszczu nie wyschnie. Jeżeli ktoś chce jechać samochodem, to musi zatankować. W aucie musi być paliwo, oleje, smary i wszystko, co trzeba. Bez paliwa auto nie pojedzie. Bez oleju silnik się zatrze. To jest oczywiste. Rozum to mówi. Przykłady może banalne, ale pokazują konieczność używania rozumu, podejmowania rozumnych decyzji. Ksiądz Blachnicki był człowiekiem spokojnym, pogodnym, radosnym, opanowanym. Znałam go osobiście, ale to, co go szybko denerwowało, to to, gdy ktoś nie myślał, nie używał rozumu, postępował niemądrze. Wtedy zaraz się denerwował. Na tłumaczenie "nie wiem, jak to zrobić" odpowiadał: "Ja ci pokażę 10 sposobów, jak to załatwić". Wymagał twórczego, rozumnego myślenia. Rozum jest darem Ducha Świętego, ale ten dar, jak każdy inny, trzeba rozwijać, kształcić. Już małe dziecko uczy się najpierw prostych czynności, pisania, czytania, potem młody człowiek już sam zdobywa wiedzę, wykształcenie. Kształcony rozum pomaga też w rozwoju życia duchowego. Papież Jan Paweł II w 1998 roku napisał encyklikę Fides et Ratio, wiara i rozum, o relacjach między wiarą a rozumem, o poszukiwaniu prawdy o człowieku i przez człowieka. Jeżeli to możliwe, zachęcam do przeczytania tej encykliki. Nie jest to łatwa lektura, ale powoli, powoli można przeczytać. Daje ona dużo światła. W tym dokumencie Ojciec Święty stwierdza między innymi: człowiek dzięki światłu rozumu potrafi rozeznać swoją drogę, może ją przemierzyć szybko, uniknąć przeszkód i dojść do celu, jeśli szczerym sercem uznaje,
że jego poszukiwanie jest wpisane w horyzont wiary. Nie można zatem rozdzielać wiary i rozumu, nie pozbawiając człowieka możliwości właściwego poznania samego siebie, świata i Boga. Nie ma więc powodu do jakiejkolwiek rywalizacji między wiarą a rozumem. Rzeczywistości te wzajemnie się przenikają. Każda zaś ma własną przestrzeń, w której się realizuje. W dalszej części tego dokumentu tłumaczy, że konieczna jest współpraca wiary i rozumu. Zasada pierwszeństwa wiary nie sprzeciwia się niezależnym poszukiwaniom rozumu. Zadaniem rozumu nie jest bowiem wydawanie opinii o treściach wiary. Zadania tego nie mógłby podjąć, gdyż nie jest do tego przystosowany. Jego rola polega raczej na poszukiwaniu sensu, na odkrywaniu rozumowych uzasadnień, które pozwolą wszystkim uzyskać pewne zrozumienie treści wiary. Święty Anselm podkreśla, że rozum powinien poszukiwać tego, co miłuje. Im bardziej miłuje, tym usilniej pragnie poznać. Kto żyje dla prawdy, dąży do pewnej formy poznania, która roznieca w nim coraz większą miłość ku temu, co poznaje, choć zarazem sam musi uznać, że nie dokonał jeszcze wszystkiego, czego by pragnął. Wiara domaga się, by jej przedmiot został poznany przy pomocy rozumu. Rozum, osiągając szczyt swoich poszukiwań, uznaje, jak konieczne jest to, co ukazuje mu wiara. Ta współpraca wiary i rozumu przez całe życie jest konieczna, gdyż człowiek całe życie się rozwija, kształci. Lekarz, który skończył poważne studia, poświęcił wiele czasu na naukę, nie może na tym poprzestać, nie może stwierdzić: skończyłem studia z bardzo dobrymi wynikami i to mi wystarczy. Dalej się musi uczyć, zapoznawać z nowymi osiągnięciami medycyny, kształcić, rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Podobnie w życiu chrześcijańskim. Żałosny by to był obraz człowieka, który zakończył swoją formację na przygotowaniu do pierwszej komunii świętej. W tym czasie było to wystarczające, ale ta formacja powinna być kontynuowana, chociażby przez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, książek religijnych, oglądanie dobrych filmów religijnych. Tu jest to mocno ograniczone, ale w jakimś stopniu jest to możliwe. Wiem, że jest biblioteka zawierająca książki religijne. Można wypożyczyć. Zachęcam. Powtórzę. Dar rozumu potrzebny jest, abyśmy mogli dogłębnie zrozumieć Słowo Boże i prawdy wiary. Dzięki rozumowi człowiek sądzi o wszystkim w świetle wiary, potrafi oceniać wypadki w świecie, dostrzega wolę Boga w codziennych doświadczeniach. Wzywajmy Ducha Świętego, by umocnił nas tym darem. Duchu Święty Boże, udzielaj nam daru rozumu, abyśmy mogli należycie rozumieć prawdy wiary, wnikać w ich sens, oceniać ich piękno i harmonię wewnętrzną i wczuć się w intencje Kościoła nauczającego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.